Ekstremalne maszyny. Poznaj znaczenie słowa duży na przykładzie koparek z kopalni diamentów Ekati zlokalizowanej 200 km na południe od koła podbiegunowego północnego. To miejsce, w którym ogromne maszyny walczą z tundrą. Wywrotki wielkości domu. Czerpaki większe od budynku szkoły i wiertła wyższe niż kolejka górska. Rokrocznie urządzenia te wydobywają ponad 5 milionów karatów diamentów. Pokonują niebywałe przeszkody, morderczy mróz, góry ziemi i eksplozje na wielkich głębokościach. Tylko najtwardsze przetrwają. Wielkie konstrukcje. Koparki diamentów. Kanada Północna, jeden z niegościnnych zakątków Ziemi. Pierwsi badacze nazwali go Barrenlands. Dla operatorów ekstremalnych maszyn kopalnia diamentów Ekati jest domem o powierzchni 2000 km2. Trzy wielkie przyrządy niczym zapaśnicy wagi ciężkiej z trudem wyrywają bogactwa z ziemi. Niemal 30-metrowy świder talerzowy D90, pseudonim Świder. Hydrauliczna koparka D-Mag 655, czteropiętrowe monstrum, które nazywamy po prostu D-Magiem. I 160-tonowa ciężarówka Caterpillar 793, dalej zwana Katem. W poszukiwaniu diamentów maszyny te zmagają się z niszczycielskimi skałami i ekstremalną pogodą. Od ich sukcesu zależy przyszłość kopalni. Urządzenia te mają dwa strategiczne zadania. Budowę podziemnego tunelu, który poprowadzi do diamentów pod obecną odkrywką, oraz uruchomienie produkcji w drugim wykopie o kryptonimie Lisia Jama. Będzie to kopalnia odkrywkowa, taka, w której pracę prowadzi się na powierzchni. Dostęp do diamentów blokują dziesiątki milionów ton skał. Aby pokonać taką przeszkodę, trzeba fachowo koordynować działanie maszyn. Efektowny koncert zaczyna Świder. Potężne urządzenie wierci szerokie otwory na ładunki wybuchowe. Wszystko, co się z nim wiąże, jest ogromnych rozmiarów. Oto dom człowieka i jego świder. Ma niebywałą moc obrotową. Masywny pręt spada na powierzchnię skały z wysokości 30 metrów. W pół godziny wybija 30-centymetrowy otwór o głębokości 17 metrów. Wtedy do akcji wkraczają pozostałe przyrządy. Pojawia się kapitan drużyny, gigantyczna koparka D-Mag, największy sprzęt mechaniczny w kopalni Ekati. Operator ma ponad 1,80 m wzrostu. To jest 4-metrowa koparka, a to D-Mag. Ten potwór ma wysokość 4 pięter. W czerpaku zmieściłoby się 40 ludzi. Jego szczerbate zęby są pokryte specjalnym stopem stali, który umożliwia przegryzanie się przez zamarznięty granit, jedną z najtwardszych skał na Ziemi. 14-metrowy wysięgnik jest napędzany hydraulicznymi tłokami, 4 solidnymi cylindrami o wielkiej mocy, które pozwalają rzeźbić skały. Gdy kły D-Maga rozdzierają granit, działają tak wielkie siły, że powstaje szkło. Ta wielka koparka służy do szybkiego przenoszenia całych ton pokruszonej skały.
W 2 minuty można załadować na wywrotkę 240 ton. Staramy się schodzić poniżej 2 minut. Po nabraniu ładunku skalnego operator Demaga zrzuca go na gigantyczną ciężarówkę CAT. Ten zawodnik dźwiga ciężary, które zniszczyłyby zwykłe urządzenia. Idealnie nadaje się do transportowania gór subarktycznej ziemi. Oto kierowca, to normalna wywrotka i wreszcie CAT. Ma ponad 2 piętra wysokości. Same koła mają niemal 4 metry średnicy. Najbardziej fascynującym elementem ciężarówki jest jej ogromna platforma, w której zmieściłoby się 12 samochodów. W lisiej jamie CAT jest w ciągłym ruchu, przerzuca setki ton urobku. To gwiazdorski zespół zawodników wagi ciężkiej. Tylko dzięki nim może ruszyć produkcja w lisiej jamie. Wydobywanie diamentów jest trudne w każdym zakątku Ziemi, ale w strefie subarktycznej wymaga szczególnej determinacji i mocy. Przez lata sądzono, że w strefie subarktycznej nie ma diamentów. W latach 80. grupa geologów odkryła jednak pewne minerały zwane wskaźnikowymi, spotykane w miejscach występowania drogocennych kamieni. Geolodzy zaczęli poszukiwania na większych głębokościach. Nieco ponad 100 metrów pod powierzchnią natrafili na formacje mineralne jednych z największych i najwyższej jakości diamentów, jakie kiedykolwiek znaleziono. Miejsce to nazwano jamą Panda i utworzono tu kopalnię diamentów Ekati. To był dopiero początek wyzwań. Jak wszystkie kopalnie na dalekiej północy, Ekati stanowi zagrożenie dla przyrody. Generuje odpady skalne, zanieczyszczenia i zakłóca spokój dzikich zwierząt. Jej dyrekcja współpracuje z rządem Kanady w zakresie ochrony delikatnego ekosystemu tundry, monitorowania zanieczyszczeń i ponownego zalesiania, aby minimalizować niekorzystny wpływ na środowisko. Trwają debaty nad długofalowymi skutkami prac wydobywczych. Jedno jest pewne, dopóki jest popyt na diamenty, będą istniały kopalnie tego minerału. Cenne kamienie występują jednak w ograniczonych ilościach i w odkrywkowej kopalni Panda wyczerpały się ponad rok temu. Ostatnio jednak władze Ekati wpadły na kontrowersyjny pomysł wznowienia prac w otworze Panda. Według geologów tuż pod wykopem jest wąska, bogata w diamenty żyła skalna. Ale jak się do niej dostać? Choć wielkie maszyny nie mają takiego zasięgu, rozwiązaniem jest tunel. Dyrekcja Ekati użyje do wydrążenia go baterii podziemnych maszyn. Po usunięciu około 200 tysięcy ton ziemi powstanie przesmyk o długości 2 km. Projekt o kryptonimie Tunel Panda zostaje zatwierdzony w 2003 roku. Jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, dyrekcja Ekati dotrze do nowych zasobów diamentów. Według inżynierów z tunelu Panda będzie można wydobyć blisko 5 milionów karatów, w tym kamienie najwyższej jakości. Stawka jest ogromna. Kruszywo z tunelu Panda i lisiej jamy musi zawierać diamenty. Chodzi przecież właśnie o te migoczące kamienie. By dotrzeć do celu, trzeba wprowadzić maszyny do lisiej jamy. W tunelu nie ma miejsca na olbrzymy i urządzenia górnicze bazują tylko na strategii. To sprawdzian dla obu zespołów. Przyszłość Ekati zależy od prostego rachunku. Trzeba znaleźć diamenty o wadze 1 karata w każdej tonie kruszywa. Teraz to zimne i niegościnne tereny. Miliony lat temu był tu jednak ośrodek podziemnej aktywności.
Kratery wulkanów tryskały lawą, która wydobywała się z wnętrza Ziemi. Magma zawierała ukryty skarb, cząsteczki węgla, które uległy kompresji wskutek ciśnienia i temperatury. Diamenty. Lawa, w której tkwiły, szybko uległa schłodzeniu. Powstały podłużne kominy skalne zwane kimberlitowymi. Właśnie z nich pracownicy Ekati wydobywają dziś diamenty. Wielkie maszyny zdejmują górną warstwę komina kimberlitowego z nadzieją, że tunel Panda umożliwi dotarcie do wąskiego, bogatego złoża. Na drodze tkwi jednak poważna przeszkoda. Kimberlit otacza warstwa granitu, który przypomina sejf skrywający klejnoty. By dotrzeć do skarbu, trzeba się włamać. W lisiej jamie operatorzy wielkich urządzeń szykują się do skoku na diamenty. Codziennie rano kontrolerzy organizują odprawę operatorów metalowych monstrów. Dwóch olbrzymich demagów, dwóch świdrów i 13 wielkich ciężarówek kat. To najlepsi fachowcy. Żeby tu trafić, trzeba przejść wielomiesięczne szkolenie. Zlokalizowana ponad wykopem dyspozytornia wydaje polecenia i monitoruje sytuację na dole. Przypomina układ nerwowy i mózg potężnych maszyn. Dzięki niej kolosy poruszają się we właściwym kierunku. Wygląd odkrywki zależy od kształtu kimberlitowego komina. Maszyny odrzucają granit, odsłaniając ciemne, bogate w diamenty złoże. Im głębiej schodzą, tym mniejsze zataczają kręgi. Tworzą platformy zwane stopniami, które wzmacniają ściany skalne. Tarasy zabezpieczają przed zabójczymi lawinami i są wygodną drogą komunikacyjną. Zadanie wielkich maszyn w lisiej jamie tylko pozornie jest proste. Każdego tygodnia wydobywają 500 000 ton granitu i kimberlitu. W klimacie subarktycznym potworny chłód i twarda skała spowalniają pracę urządzeń. W Ekati ruch to pieniądze i jedyna metoda wykonania wyznaczonych zadań. Operatorzy mają sprawdzoną 5-etapową strategię. Wiercą, wysadzają skały, zbierają kruszywo, odwożą je do fabryki i wyłuskują diamenty. Najpierw w ruch idzie świder. Cztery podnośniki poziomujące utrzymują równowagę maszyny, która jest przygotowywana do pracy. Z każdym uderzeniem ostrza wiertło odłupuje kolejne fragmenty skalne. Obraca się niczym tornado. W niecałe 30 minut wykonuje w twardej jak pancerz skale otwór o głębokości 17 metrów. Nawet ten świder ma jednak kłopot z opornym granitem. Skała niszczy kilkadziesiąt ostrzy miesięcznie. Każdy z nich wystarcza do wywiercenia 100 otworów. Cena jednostkowa? $3000. To kosztowne zabawki. Uderzenia ostrza w litą skałę są destrukcyjne. Etap drugi – eksplozje. Oto ekipa rozbiórkowa, czterech ludzi zwanych strzałowymi. Przez 12 godzin dziennie wypełniają otwory saletrą amonową. Muszą uważać na spadające skały i powietrze, które w kilka sekund odmraża odkrytą skórę.
Dbamy o wydajność i bezpieczeństwo, które jest najważniejsze, gdy w grę wchodzą materiały wybuchowe. Strzałowi tworzą mapę obszaru detonacji, który ma ponad pół kilometra długości. Kierują się schematem, który przedstawia rozmieszczenie ładunków. Na dzisiejszy naniesiono prawie 200 otworów. Strzałowi umieszczają w każdym z nich 800 kg seletry amonowej, która bez trudu rozerwałaby człowieka, a granit zamienia we fruwające odłamki. Wskutek detonacji rozdrobnieniu ulegnie około 50 tysięcy ton skał, wielki fragment z kraju wyrobiska. Pojęcie o skali daje film nakręcony, gdy wszyscy opuszczają kopalnię. Ostatnia ciężarówka przejeżdża tuż nad zaplanowanym miejscem eksplozji. Wygląda jak mrówka na autostradzie. Wreszcie eksplozja. 5, 4, 3, 2, 1. Spójrzmy na powtórkę. Główny przewód detonacyjny łączy zapalniki poszczególnych otworów strzałowych. Spalając się, detonuje ładunki niczym serię fajerwerków. Eksplozja rozrywa duży fragment kimberlitu i granitu. To pokarm dla bestii czyhających na powierzchni. Etap trzeci – usuwanie urobku. W roli głównej King Kong Ekati – Demaag. Ta bestia pierwsza zjawia się w niebezpiecznej strefie, gotowa pochłonąć kruszywo. Demaag jest niezaspokojony. W ciągu godziny jego łyżka nabiera 4,5 tysiąca ton kimberlitu o ciężarze 900 autobusów. Maszyna musi pracować szybko. Operator ma 5 sekund na wypełnienie czerpaka. Co 30 zrzuca ładunek na ciężarówkę. Ten sport wymaga tężyzny i rozumu. Demaag rzeźbi zbocze wyrobiska. Wybiera pokruszoną skałę, zaczynając u dołu hałdy i ostrożnie posuwa się do góry. Wskutek jednego fałszywego ruchu wiele ton niestabilnych kamieni runęłoby w dół. Granitowe osuwisko nie jest tu szczytem marzeń. Na wszelki wypadek urządzenie wyposażono w pancerne szyby i przełącznik do szybkiego wyłączania silnika w sytuacjach awaryjnych. Etap czwarty – wywóz urobku ciężarówką CAT. Tam, gdzie jest Demaag, bez wątpienia znajdziemy też jego partnera – olbrzymią wywrotkę Caterpillar. CAT jest w zespole gwiazdą wagi ciężkiej. Jego platforma mieści zawartość 4 pełnych czerpaków Demaaga. Jego konstrukcja umożliwia transport nieprawdopodobnych ładunków. Po ustawionej pod kątem 8 stopni platformie w kształcie litery V urobek zsypuje się na środek. Zapobiega to utracie równowagi pojazdu w trakcie załadunku 218 ton naszpikowanych diamentami skał. Można je porównać do 36 słoni. Niewiele ciężarówek na świecie ma tak ogromny udźwig. CAT toczy się stromą drogą do celu. Etap piąty – przetwarzanie. Zakłady przetwórcze są sercem kopalni Ekati. Tutaj diamenty są oddzielane od bezwartościowych skał.
To praca bez końca. Codziennie bez wytchnienia przesiewa się tu 12 tysięcy ton rudy kimberlitowej. Kimberlit jest kruszony, myty, mielony i sortowany. Ostatnim etapem jest przechwytywanie diamentów za pomocą aparatów rentgenowskich i stołów lepowych. W ten sposób uzyskuje się około karata diamentów na tonę rudy. To puszka od kawy dziennie. Pozornie to niewiele, ale w Ekati wydobywa się 5 milionów karatów rocznie. Pocięte, oszlifowane kamienie lecą do Belgii, gdzie są sortowane i sprzedawane. Gdy maszyny walczą w lisie i jamie, również podziemny zespół Panda zbliża się do celu. Od wielu miesięcy szereg niezwykłych urządzeń drąży diamentowy tunel. To wąski przesmyk o szerokości 5 metrów, który prowadzi do komina kimberlitowego o średnicy zaledwie 40 metrów. Pas transmisyjny będzie przenosił rudę bezpośrednio do zakładu przetwórczego. Gdyby ilustracja ta była w odpowiedniej skali, tunel przypominałby nić. Drążenie pod ziemią to niełatwa praca. Tunel Panda będzie miał ponad 2 kilometry. Z tego względu doprowadzenie go do celu wymaga najwyższego kunsztu inżynierskiego. Na 2-kilometrowym odcinku najmniejszy nawet błąd w obliczeniach kierunku może mieć poważne konsekwencje. Aby instalacja przenośnika była możliwa, trasa musi być idealnie prosta. Co gorsza, pod ziemią kompasy działają niedokładnie. Inżynierowie opierają się na mapach i wykresach. Na powierzchni maszyny wygrywają dzięki mocy. Pod ziemią liczy się precyzja i dokładność. Inżynierowie regularnie sprawdzają współrzędne. Na razie prace przebiegają zgodnie z planem. Zrobiliśmy otwór próbny i wszystko wskazuje na to, że mamy idealną linię prostą. Zespół kopalni diamentów Ekati zbliża się do ukrytego skarbu i wyznaczonego terminu zakończenia prac. Kopalnia jest uzależniona od zaopatrzenia z zewnątrz. Niestety nadciąga wiosna i droga dostawcza staje się nieprzejezdna. Zostało kilka dni, by zgromadzić zapasy, dzięki którym maszyny będą mogły zrealizować zadanie. Bez odpowiedniego wyposażenia ogromne urządzenia nie przetrwają nadchodzących miesięcy. Ekati jest jedną z najodleglejszych kopalni diamentów na świecie. Leży na północno-zachodnim terytorium Kanady, 200 km na południe od koła podbiegunowego północnego. Najbliższe miasto, Yellowknife, znajduje się w odległości 300 km. Kontynuowanie produkcji i utrzymywanie olbrzymich maszyn w ruchu przypomina ekspedycję Wielkiej Armii na ciemną stronę Księżyca. Olbrzymie części, paliwo, materiały budowlane, dosłownie wszystko trzeba przywieźć. To wielkie wyzwanie dla floty potężnych ciężarówek. Nazywają się Super B i mają ładowność 80 ton. Lecz do Ekati jedyna droga prowadzi po lodzie. Przebiega prawie wyłącznie po zamarzniętych jeziorach i bagnach. Jest przejezdna tylko przez 8 do 12 tygodni pod koniec zimy, gdy lód jest najgrubszy. W pozostałych miesiącach jest zbyt ciepło. Jeziora topnieją, bagna stają się niebezpiecznie miękkie. Nie są w stanie wytrzymać nacisku kół ciężarówek Super B. Oznacza to, że kierowcy mają tylko 2 miesiące na przetransportowanie do kopalni całorocznego zaopatrzenia. W razie spóźnienia wielkie maszyny nie będą mogły działać i kopalnia zbankrutuje. W powietrzu rozchodzi się ciepłe tchnienie wiosny. Ostatnie konwoje ruszają po coraz cieńszym lodzie. Są to ładunki priorytetowe, których nie można przetransportować samolotem.
Ciężarówki wiozą najważniejsze zaopatrzenie, saletrę amonową do wysadzania skał i specjalne paliwo do silników pracujących w warunkach subarktycznych. To wybuchowa mieszanka, zwłaszcza na pogarszającej się stale i pokrytej lodem drodze. Po 2 miesiącach użytkowania jest zniszczona przez koła ogromnych pojazdów. Auta ostatniej karawany muszą zachować odstęp, aby lód się pod nimi nie załamał. Super B podróżują w małych grupach po 4 pojazdy w kilometrowych odstępach, by nawierzchnia miała czas na regenerację. Koła kruszą lód. Gdy jedziemy w pewnej odległości od siebie, ma on trochę czasu, by zakrzepnąć, a siły nacisku na nawierzchnię drogi są rozłożone równomiernie. 15 godzin później konwój dociera do Ekati. Niebezpieczna podróż kończy się szczęśliwie. W kopalni pojawiły się jednak kłopoty. Wygląda na to, że superkoparka D-Mac zaczęła zwalniać. W morderczym mrozie konserwacja jest koniecznością. Przegląd wielkich urządzeń odbywa się przynajmniej raz w miesiącu. To jedyny sposób ochrony przed niskimi temperaturami. U podstawy ten stalowy czerpak ma około 30 cm grubości. Na silnym mrozie może nastąpić pęknięcie. Zdarza się, że zęby przełamują się jak marchewka. Wtedy mamy problem. Gary Ayres jest naczelnym konserwatorem w Ekati. Przeprowadza planowy przegląd D-Maga. Czas nagli jego ekipę, która ma tylko 48 godzin na zdiagnozowanie usterki i naprawienie jej. Dłuższy przestój na mrozie mógłby spowodować poważniejszą awarię. Jest mnóstwo pracy. Nawet drobne z pozoru czynności wydają się karkołomne przy tak dużym urządzeniu. Jak na przykład wymienić 10 tysięcy litrów oleju, które się mieszczą w silniku. Trzeba też naoliwić wszystkie złącza. W D-Magu są ich setki. W tak niskich temperaturach smar zamarza i traci swoje właściwości. Jeśli jakieś złącze zbyt długo pracuje bez nowego smaru, następuje nieodwracalna usterka. Tarcie między częściami ruchomymi jest tak duże, że spajają się ze sobą, unieruchamiając sprzęt. Gdy jedna ekipa zajmuje się smarowaniem, druga skupia się na uszkodzonym cylindrze. Spadająca skała wgniotła metal. Możliwy jest wyciek oleju. To poważne zagrożenie dla środowiska. Prace zostaną wznowione po wymianie części. Ekipy remontowe przystępują do pracy. Tylko D-Mac może wydobywać diamenty. Mimo przestoju w lisiej jamie, pod ziemią ekipa tunelu Panda nieustraszenie prze naprzód. Bestie, które tu trafiły, są przystosowane do takich warunków. Długie, płaskie, zwarte. Wóz z czerpakiem, ciężarówka i mocny, potężny świder to kuzyni olbrzymów zatrudnionych w lisiej jamie. Zamiast na brutalnej sile, bazują na precyzyjnym planowaniu. To elita świata górniczego. Niebezpieczne środowisko wymaga pieczołowicie opracowanej strategii. Najpierw trzeba przygotować otwory na materiały wybuchowe. 20-tonowy świder wbija się w granit. Maszyna ma 2 mocne wysięgniki, które wykonują pracę 2 świdrów jednocześnie. Świdry wiercą 54-metrowych otworów, które umożliwią wysadzenie 70 metrów sześciennych skał.
wypełniają otwory saletrą amonową. Za pomocą specjalnego równania określają ilość materiałów wybuchowych niezbędną do wysadzenia określonej masy skalnej. W przypadku granitu jest to około 0,5 kg na tonę. Gdy skała eksploduje, powiększa swoją objętość o 33%. Nadmiar saletry może sprawić, że mały tunel nie wytrzyma eksplozji. Ma 5 metrów wysokości i 6 szerokości. Nie można sobie pozwolić na błąd. Ekipa się cofa i czeka na przeraźliwy huk. Eksplozja wyrzuca z głębi tunelu 70 metrów sześciennych kamieni. Do akcji wkraczają sprzątacze. Wóz z czerpakiem przedziera się, by zgarnąć luźne skały zwane urobkiem. To najgroźniejsze chwile. Wstrząs wywołany eksplozją może spowodować zawalenie sklepienia. Górnicy nazywają fragmentację cichym zabójcą. Długa, mocna rama wozu czerpakowego gwarantuje bezpieczeństwo. Kabina kierowcy jest zlokalizowana strategicznie, po środku. W olbrzymiej łyżce mieści się jednorazowo 15 ton urobku. Ładunek jest zrzucany na kata AD-45, dużą podziemną ciężarówkę. Jest płaska, zwarta i waży zaledwie 40 ton. Ma tylko 10 metrów długości i może skręcać w miejscu. Jej ładowność to aż 45 ton. Tyle samo waży 8 amerykańskich domów przenośnych. Kat wtacza się po pochylni, opróżnia platformę i wraca. Po kilku kursach cała sterta urobku znika. Tunel jest o 5 metrów dłuższy. To nie koniec pracy. Ściany i sufit tunelu stale grożą zawaleniem. Cichy morderca w każdej chwili może zablokować przejazd albo, co gorsza, kogoś zabić. Tunel trzeba zabezpieczyć. Na miejscu pojawia się automatyczna stemplownica. W nowym odcinku buduje ona solidną konstrukcję wspierającą. Etap pierwszy polega na wywierceniu otworów w sklepieniu. Następnie wkładane są do nich dwumetrowe pręty ze stali zbrojeniowej, mocowane żywicą i stalowymi płytami. Pręty i żywica wzmacnia skały. Kolejnym zabezpieczeniem jest druciana siatka rozpinana na powierzchni skalnej. Nasi włamywacze są 5 metrów bliżej celu. Gdy świeży odcinek jest zabezpieczony, ponownie zaczynają całą procedurę. By wybudować 2-kilometrowy tunel, będą musieli przemieścić 200 tysięcy ton urobku. Trzeba pracować szybko, z nadzieją, że przebieg tunelu jest prawidłowy. Gdy wielkie maszyny szaleją w lisiej jamie, pada kolejna ofiara subarktycznych mrozów. Jeden z demagów został już chwilowo unieruchomiony. Teraz za nie mógł jeden z 13 katów. Zespół stracił 2 graczy. To problem, który może opóźnić pracę. Przetrwanie zależy znów od fachowej naprawy. Wywrotka wtacza się do warsztatu. Zadanie jest proste. Jak najszybciej przywrócić sprawność maszyny. Mechanicy wkraczają do akcji niczym podczas wyścigu aut seryjnych. Przeważnie konieczna jest wymiana opon lub zastrzałów. Dziś problem jest poważniejszy. Kłopoty z silnikiem. Mechaniczny zawał serca. Ekati musi odzyskać tego kata. Najszybszą metodą jest transplantacja. Dzięki kierowcom konwoju nowy wielki motor czeka w pogotowiu.
Uszkodzone serce o wadze 12,5 tony zostaje wyjęte. W pobliżu jest już nowy napęd. To krytyczna operacja. Jeden fałszywy ruch wystarczy, by uszkodzić silnik lub pojazd. Pół metra do tyłu i można prostować. Motor o coś zahaczył. Coś go blokuje od góry, nie wiem co. Napęd jest na miejscu. Nie ma chwili do stracenia. Kat wraca do pracy. Czas na nim. Trzeba nadrobić zaległości. Pod ziemią w tunelu Panda zespół pasa transmisyjnego również czeka trudny sprawdzian. Dziś geodeci sprawdzą kierunek. Pojawia się pytanie za milion dolarów. Czy zmierzają prosto do celu? Mierniczy przystępuje do pracy. Posługuje się laserem i teodolitem. Coś się nie zgadza. Inżynier sprawdza ponownie. I potwierdza obawy. Robotnicy zboczyli z kursu. Kierunek tunelu ma odchył względem dolnej części otworu Panda. 1 mm na każde 64 metry bieżące. To niewielka różnica, ale ze względu na długość tunelu bardzo istotna. Na odcinku 2 km koniec tunelu przesunąłby się o 1,5 metra. Taki błąd uniemożliwiłby zainstalowanie pasa transmisyjnego. Problem jest poważny, ponieważ każda krzywizna czy zakręt uniemożliwi uruchomienie przenośnika. Zespół musi wyprostować tunel. Nie można tego zrobić z tego miejsca. Należy zacząć drążyć z dna odkrywki Panda. To plan rezerwowy, który opracowano na wszelki wypadek. Teraz zostanie wdrożony. Maszyny jadą do nowego miejsca pracy wąskim przesmykiem na skraju komina kimberlitowego. Stąd zaczną drążyć w górę w kierunku pierwszego tunelu pod innym kątem, aby obie części się spotkały. Zespół podziemnych olbrzymów przystępuje do dzieła. Na powierzchni w lisiej jamie dobiega końca remont kapitana drużyny. Uszkodzony tłok ogromnego wysięgnika Demaga jest już wymieniony. Niestety, tuż przed uruchomieniem silnika, mechanik odkrywa potencjalnie zabójczą usterkę. Szczelinę ukrytą pod granitowym brudem. Odkryliśmy właśnie spore pęknięcie w nadwoziu maszyny. Ma kilkanaście centymetrów długości, biegnie z boku i po górnej krawędzi. Cienka jak włos rysa znajduje się w najważniejszej części Demaga, podwoziu. Spaja ono obie gąsienice, podtrzymuje nadbudówkę i ogromny hydrauliczny czerpak. Jeśli uszkodzenie nie zostanie naprawione, pojazdowi grozi poważniejsza awaria w trakcie pracy. Remont może jednak potrwać i przyczynić się do kolejnych problemów. Długotrwały mróz jest niebezpieczny dla Demaga i całego zespołu wielkich maszyn. Wskutek efektu domina, awaria koparki unieruchamia pozostałe urządzenia. Ekipa pracuje na wysokich obrotach. Istnieje nikła szansa usunięcia usterki w ciągu krytycznych 48 godzin. Świta. Zostało niewiele czasu.
Demak walczy z czasem i żywiołami. Przyszłość wielkiej kopalni i sukces poszukiwaczy diamentów wiszą na włosku. Tunel Panda. Kopalnia diamentów Ekati. Godzina zero. Zespół przez ponad rok konstruował tunel prowadzący z zakładu przetwórczego do niedostępnej przedtem części kimberlitowego komina. W dolnej części górnego tunelu strzałowi szpikują ścianę ANFO, azotanem amonu nasączonym paliwem. To mieszanka nawozu i ropy, silny materiał wybuchowy. Niecały kilogram może skruszyć tonową skałę. Ładunki trzeba rozmieścić w określonej kolejności, co zapewnia kontrolę nad nimi. Najdrobniejszy błąd może spowodować uszkodzenie ściany nośnej i zawalenie tunelu. W przeciwieństwie do lisiej jamy, stąd nie ma ucieczki. Górnicy i strzałowi kryją się w górnej części tunelu. Sekundy dzielą ich od eksplozji, która zapewni dostęp do diamentów lub skaże przedsięwzięcie na porażkę. Zapadają ciemności. Czy się udało? Zobaczmy w zwolnionym tempie, jak zapalnik główny detonuje poszczególne ładunki. Siła materiałów wybuchowych była idealna. Ściana działowa uległa zniszczeniu. Elementy nośne pozostały nietknięte. Co się kryje za wielkim otworem? Sukces. Obie części tunelu są prawie idealnie ustawione względem siebie. To było ogromne wyzwanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Górnicy wiedzą, że dokonali czegoś wielkiego. Perfekcyjnie. Z pomocą wielkich maszyn umożliwili dalszą eksploatację kopalni Panda i otworzyli drogę do 5 milionów karatów najwyższej jakości diamentów. Piękne uczucie? O tak. Są powody do radości. Ale to nie koniec pomyślnych wieści. W Ekati zaczyna się kolejny śnieżny dzień. Na polu gry pojawia się jakże utęskniony zawodnik. Cudem zdążył przed upływem terminu. Demak działa. 700-tonowy kolos jest gotowy do pracy. Mechanicy obserwują rozgrzewkę czerpaka niczym nerwowi trenerzy. Najbliższe minuty będą krytyczne. 2 dni bezczynności w klimacie subarktycznym mogły zaszkodzić wielkiej koparce. Im dłuższa przerwa, tym trudniej ponownie uruchomić maszynę. I choć Demak się porusza, stracił być może zdolność nabierania urobku. Olbrzymie ramię powoli się prostuje. Czy jest w stanie dźwigać? Owszem, King Kong wraca do gry. Jego wysięgnik porusza się jak nowonarodzony. Również korpus jest gotowy do dalszych zmagań. To chwila szczęścia dla operatorów potężnego urządzenia. Ta maszyna jest bardzo ważna dla Ekati. Mimo to nie byłaby nic warta, gdyby nie kierowcy wywrotek. Ich z kolei wspierają operatorzy buldożerów. Tworzymy nierozerwalny łańcuch. Demak jest sprawny i lisia jama ożywa z warkotem.
Był to sprawdzian w jednym z najbardziej nieprzyjaznych zakątków Ziemi. Wielkie maszyny wyszły z niego zwycięsko. Nieprawdopodobny świder, potężny demag i nieposkromiony kat realizują niebywałe zadania. Dziś głębokość lisiej jamy przekracza już 100 metrów. Codziennie wielkie maszyny kopią głębiej w poszukiwaniu skarbów tkwiących w zamarzniętej ziemi. Podziemny tunel Panda tętni życiem. Wkrótce przenośnik będzie transportował diamenty bezpośrednio z nieosiągalnych dotąd czeluści. To niebywały sukces znakomitego zespołu, zwycięskie połączenie metalowych kadłubów i stalowej woli. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Dariusz Makulski. Czytał Jacek Brzostyński.